Proszę bardzo, proszę pana. Szymonie redaktorze, chciałem zapytać o taką sprawę. Chodzi o te roszczenia, czy to stronnictwo amerykańskie wyciszyło to 65, pan często wspominał, 65 miliardów, czy to tutaj jakieś jest tego, bo cisza teraz jest, bo nawet pan, jaki ogłosił już jakieś ustawy o reprywatyzacji i to jest taka jedna sprawa, czy to tego. Następna, to zapamięta, następna sprawa, można, o co się stało z prezydentem, panem prezydentem Dudą, że tak odwrócił i tam, czy to jest na poważnie, czy to są żarty. No i jakie ma pan, jeżeli chodzi, jak pan ocenia szanse jakichś odszkodowań? Rozumiem. Może zacznę od pana prezydenta Dudy. Pan prezydent Duda był wynalazkiem prezesa Kaczyńskiego. On chyba sobie zdaje z tego sprawę, że to nie ze względu na jego osobiste walory czy ciężar gatunkowy polityczny został prezydentem. Myślę, że jest bardziej spostrzegawczy. Byłoby niegrzecznie posądzać go, że tak myśli. No, ale po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią ogłosił zawetowanie tych dwóch ustaw. Na razie dzisiaj rozmowa tam jakaś trwała między zwaśnionymi potęgami, prawda? Nie wiadomo, czy doprowadzi do porozumienia, bo nie wiem. Wydaje mi się, że pan prezydent tego nie mówi oczywiście, ale skutek zachowania się pana prezydenta jest taki, że w sądownictwie wszystko zostało po staremu. Przynajmniej jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy. No i pewnie o to chodzi. I pewnie o to chodzi. Być może, że nasza złota pani mu doradziła coś takiego, a poza tym jest jedna rzecz. Wie pan, pan prezes Kaczyński dekuje się na posadzie prostego posła, który konstytucyjnie za nic nie odpowiada. Natomiast i pan Szydło, i pan prezydent, no, on im kazał wykonywać pewne rzeczy naprawdę albo na granicy prawa, albo nawet poza nią. I pan prezydent być może, że pomyślał sobie, no wystarczy tego dobrego, bo jak mi się skończy kadencja, to wyląduje za kratkami. No to nie jest wcale takie... Nie, tak, no, i postanowił tutaj, że tak powiem, wywalczyć sobie pewien zakres autonomii. Co do tych roszczeń żydowskich. To, że cisza jest, to nic nie musi oznaczać. Mnie ta cisza trochę niepokoi, zwłaszcza w kontekście tego projektu, o którym pan wspominał, pana wiceministra Jakiego, bo charakterystyczne dla tego projektu jest to, że on wyklucza rekompensatę w naturze, tylko w postaci jakichś takich tam finansowych i to też w miarę możliwości budżetowych i tak dalej, i tak dalej. Być może, że pan minister Jaki nie ma takiej intencji, ale ja jestem człowiekiem podejrzliwym, więc zaraz mi się to tak nasunęło mi się podejrzenie, że te nieruchomości są dla kogoś rezerwowane. No to jak tak, to bardzo by było niedobrze. Zwłaszcza, że pan prezydent Duda, będąc w Nowym Jorku, spotkał się w polskim konsulacie z reprezentantami rozmaitych żydowskich organizacji. Żaden komunikat się nie ukazał ze strony polskiej. To, co wiemy na ten temat, to wiemy z wypowiedzi Abrahama Foxmana dla nowojorskich gazet. A Foxman przyznał, że sprawa tych odszkodowań, tych roszczeń żydowskich była poruszana w tej rozmowie. Więc pytanie, czy pan prezydent złożył jakieś obietnice w tym zakresie, czy nie? Po drugie, delegacja rządowa, kiedy była w Izraelu, no na pewno też na ten temat rozmawiała i też ani słowa na ten temat nie było, więc taka cisza, wie pan, to mnie trochę martwi, niepokoi, dlatego że jeżeli coś jest do, znaczy wskazuje na to, że coś jest do ukrycia,
No to jak jest coś do ukrycia przed polską opinią publiczną, to bardzo, to może być bardzo niebezpieczne. I ostatnia sprawa tych reparacji wojennych od Niemiec. No, wie pan, ja uważam, że to jest taki samograj propagandowy. Dlatego i to utwierdziła mnie w tym podejrzeniu. Ostatnia taka rzecz, że ekspertem od tych spraw, jako ekspert od tych spraw objawił się pan doktor Waldemar Gontarski, który przy różnych okazjach tam się objawia jako ekspert, jako prawnik międzynarodowy i tak dalej. No wszystko było ładnie, gdyby nie to, że pan Gontarski z wykształcenia jest weterynarzem. Wie pan, a kiedyś się przedstawiał jako taki ekspert Zrzeszenia Prawników Polskich, ale Zrzeszenie Prawników Polskich powiedziało, że ono go w ogóle nie zna. Nie ma na liście jego ekspertów, więc jak on już się tutaj zaczyna tym zajmować, to znaczy, że to niekoniecznie musi być przedsięwzięcie serio. Zwłaszcza, że ani znaczy rząd polski nie zrobił żadnego kroku w tym kierunku, moim zdaniem no, obawiając się ośmieszenia. Bo jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o stronę taką prawno-faktyczną? Otóż konferencja w Poczdamie przyznała Polsce reparacje wojenne od Niemiec, ale w puli reparacji dla Związku Sowieckiego, który miał się z Polską rozliczać. No a Związek Sowiecki się rozlicza z Polską, jak wiadomo, po bratersku. To znaczy jakieś tam ochłapy, ale zażądał węgla górnośląskiego. Wybierał sobie węgiel górnośląski właśnie za darmo. I Polska dostawała z tytułu reparacji jakieś naprawdę ochłapy, a ten węgiel to był brany naprawdę. No i nawet dla tego rządu polskiego, jaki był, to była to sytuacja nieznośna. I w 1953 roku rząd powiedział, no to my już nie chcemy tych reparacji, tylko w zamian za obietnicę, że Rosjanie przestaną wybierać górnośląski węgiel. No to oni przestali dopiero w 1956 roku to robić. Dopiero w 1956 roku to robić. No ale w 1953 roku obiecali. Stanowisko, że i taka jest sytuacja. To było potwierdzone w 1970 roku, kiedy polski rząd podpisywał traktat graniczny z Willy Brandtem. I w 2004 roku rząd Marka Belki to potwierdził. Stanowisko niemieckie jest takie, Niemcy powiadają tak, my żeśmy reparacje takie, na jakie nałożyła na nas konferencja, wypłacili. A jakie wy macie rozliczenia z Rosją, nas nie obchodzi. To się tam kłóćcie z nimi, ale to nie z nami, bo my już, no. Więc wie pan, to jest... Mnie to zawsze tak, tylko że dlaczego tu jest samograj taki propagandowy? Otóż pan prezes Kaczyński zapowiedział, że kończymy tę miesięcznicę smoleńską, już tam wszystko jedno, jaka prawda tam, czy dojdziemy do jakiejś prawdy, czy nie dojdziemy, to już kończymy tak czy owak. No dobrze, to kończymy w kwietniu przyszłego roku, ale czym się będziemy tu rajcowali? No trzeba jakiś drugi temat opinii publicznej rzucić, żeby tam wszyscy się podkręcali. No i to jest dobry temat, bo będziemy dążyć do tych reparacji, dążyć to można do tam końca świata. Natomiast żadnych konkretnych kroków się nie robi, bo to, żeby nie było takiej sytuacji, jak to w anegdotce. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak delegacja polska przyjechała do Moskwy, żeby od Stalina odzyskać Lwów i Kijów. No i Stalin, słysząc te żądania, bardzo się zafrasował i powiada tak. No Lwów to my nie mamy, ale Kijów możecie dostać, ile tylko chcecie. No to, żeby to tak, dlatego pan minister Waszczykowski się waha, no, bo kto by chciał dostać Kijów tyle. Proszę bardzo. Pan powiedział? Tak. Pochodzę z pobliskiej miejscowości.
i my tam mamy taką strefę przemysłową, która jest taki template 50 ludzi. Miejscu myślę, że 10. Ja mieszkam przy tej ulicy, która prowadzi do tej strefy. Praktycznie nie słyszę języka swoich sąsiadów, to są starsi ludzie, nie w domach. Ale cała młodzież, jaka tam funkcjonuje, młodzież, mówię, że świadomie mówię, że są ludzie przed 30, po 30, bo starszych nie widuję, no to z tych 2500 około 50-60% to są młodzi Ukraińcy, którzy nie mieszkają indywidualnie. Oni się blokują, żyją gromadnie, żyją w kolektywach, tworzą lokalne zespoły. Ze starszego pokolenia już dzieci chodzą do lokalnych szkół i wrastają. Trudno im z tego robić zarzut, bo Polacy też tam, jak gdzieś są w obcych krajach, to się tam raczej trzymają ze sobą. To, no tak, wie pan, nie to jest niebezpieczne, tylko pytanie, bo ja nie mam zbyt wysokiego mniemania na temat polskich tajnych służb. Nie mam zbyt wysokiego mniemania. No przeciwnie, uważam, że to lepiej, czasami tak myślę, że lepiej nie mieć żadnych niż takie. Bo jak nie mamy żadnych, to wiemy, że nie mamy i tam mamy oczy dookoła głowy, siedzimy jak na szpilkach, prawda, a jak myślimy, że mamy, a to właśnie nie mamy. To jeszcze gorzej, bo lepiej nie mieć żadnych informacji niż fałszywe. Lepiej nie mieć żadnych informacji niż fałszywe. Ale no, nie wiem, może ja przesadzam w tym krytycznej ocenie. No więc, tak, no ja między innymi na podstawie własnych doświadczeń, bo się dowiedziałem przypadkowo zresztą, że w 2012 roku byłem figurantem tak zwanym w kombinacji operacyjnej pod tytułem Operacja Menora. No co się okazało, że Waldemar Łysiak, Jerzy Robert Nowak i ja planowaliśmy jakiś straszliwy zamach, nawet nie wiem jaki, bo to tak, coś tak strasznego, że nawet sami przed sobą żeśmy to trzymali w tajemnicy. W rocznicę powstania w getcie warszawskim. No i energiczna akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapobiegła tej straszliwej zbrodni. Rozumiem, że we wszystkim były prawdziwe tylko pieniądze, którymi ci się podzielili tam jako premią za udaną operację. Więc jeżeli o tak to wygląda, to mówię, lepiej nie mieć żadnych służb niż od takie błazeństwa, które robią. No, bo to rzeczywiście daleko z tym nie zajedziemy. Mamy też takie wypowiedzi, chociażby premiera Morawieckiego o tym, żeby, prawda, stowarzyszyć Ukraińców, bo na rynku i tak dalej, tam do pracy, a żeby, no też mówiąc, żeby wyposażyć ich w 500+, oczywiście nadawać szybko program 500+, nadawać, godzina 500+, chciałbym powiedzieć, nadawać obywatelstwo, prawda, tutaj mówi się też o ZUS-ach, tego, co już rozwiązane, więc jest to sztuczne kreowanie mniejszości przed wojną, drugiej Rzeczpospolitej było 14% tutaj. Więc tutaj jest taki żeby nie tworzyć mniejszości. Jak mówił redaktor, to znaczy właśnie o tych takich paleniu domu, spekulacjach i tak dalej, no to on, czy organizacja Ukraińska coś zrobiła, to już w zasadzie można powiedzieć jako też agentura w jakiś sposób służb specjalnych już wówczas. No tak, więc to mają przetrenowane właśnie, to nic, tylko odgrzebać tam stare instrukcje i tyle, no. Jeżeli mogę, jedna rzecz, że nigdzie ani razu nie usłyszałem w mediach, ani razu nie usłyszałem zwrotu nazizm ukraiński, myślę o nacjonalistach, w ogóle nie myślę o nazistach. Tymczasem jakby tezy czy hasła ogłoszone przez Banderę w 1938 roku w Rzymie, na drugim zjeździe, stricte pasowały do ideologii, wyłożył się stricte z nimi. Czy ideologia dorcowa i tych innych. Tak, więc wszystko, to, co mówią. Proszę pana, więc ja bym trochę pana uczulał na to, żeby tak tym nazizmem nie patować, bo nazizm też jest wynalazkiem powojennym. W czasie wojny o żadnych nazistach nikt nie słyszał. To były Niemcy, to byli Niemcy. I tak, naziści się pojawili po rozmowie
jaką w 1960 roku przeprowadził w Nowym Jorku ówczesny izraelski premier Dawid Ben-Gurion z kanclerzem niemieckim Adenauerem. Po tej rozmowie okazało się, że sprawcami II wojny światowej, wszystkich tam ekscesów, nie byli wcale dobrzy Niemcy, tylko byli źli naziści. A jeżeli Niemcy mieli cokolwiek z nimi wspólnego, to tylko tyle, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. W ten sposób Niemcy ze sprawców jednym susem przeskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. No majstersztyk, prawda, ale to stąd się naziści. No i teraz gdzie tych nazistów, gdzie oni są? Rozpłynęli się w nocy i mgle, aż dopiero prasa międzynarodowa 11 listopada ich wykryła w Polsce i to od razu w imponującej liczbie 60 tysięcy, prawda? Jak powiedziałem, w Radio Maria takie liczby żyją własnym życiem. Pewnie już tak zostanie, bo nie wiem, czy państwo wiecie, to podobnie jak liczba 6 milionów. Ta liczba 6 milionów pojawia się po raz pierwszy już w drugiej połowie wieku XIX, kiedy o Hitlerze jeszcze nikt nie słyszał. Hitler jeszcze się nie urodzić, nie zdążył. Ale te 6 milionów już się pojawia. W różnych zresztą tam okolicznościach. Raz tak. No i już tak zostało. A teraz kto nie wierzy w tę liczbę, to może się zostać skonfrontowany z surową ręką sprawiedliwości ludowej. Prawda? I powinien... To takiej szkoły z nachajem, prawda? To jasne. Nie tam szkoły takiej, tylko takiej tradycyjnej. Jak on powiedział, majstersztyk, przerobienie nazistów na tych sprawców, a Niemców za ofiary. No to ale jest, tak, to? Ja miałem tą przyjemność, że latem mieszkałem i czasem oglądałem te stare filmy. Wszyscy Niemcy byli przeciwko Hitlerowi. No, a jak patrzyłem na tych wiecach, na których było 1,5–2 miliony ludzi, nikt ich nie pilnował, nikt ich nie spędzał, wszyscy dalej się hajli. Nie, to wie pan. Wszyscy się tak krzyczeli, że to ci dobrze. Tak, ja miałem znajomego Niemca, który miał psa starego. I ten to już na pewno nie był hitlerowcem. W każdym razie no nie wyglądał na takiego, żeby był. I ona tak to w starych czasach i mówi, że no ona wierzy na Hitler. No tam co on tego zrobił? No. Ale wie pan, ale był porządek. Czy było godzina 10, 11, 12 czy 1 w nocy, nikt mnie nie zaczepił. Jak nie zaczepił, to następnego dnia był w obozie. Proszę pana, no, jak on mnie tak, nie no sam to zauważyłem, jak z obozu, tam z bramy obozu oświęcimskiego ktoś ukradł ten napis Arbeit macht frei, no to ja też zauważyłem, że co tu mówić o postępie, kiedy za Hitlera taka rzecz by się nie zdarzyła. Niemiecka odpowiedź na deklarację prezydenta Trumpa, niemiecką odpowiedzią na deklarację prezydenta Trumpa była wizyta prezydenta Steinmeiera, niedawna wizyta w Moskwie. Po co tam pojechał prezydent Steinmeier? Po to, żeby zacieśnić strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Otwartym tekstem to powiedział, przyjechałem tutaj po to, żeby zbliżyć nasze kraje, które się w ostatnim czasie nadmiernie od siebie oddaliły. No trudno to jaśniej wyrazić, prawda? To jest niemiecka odpowiedź, nie jedyna niemiecka odpowiedź, bo jak powiadam, Niemcy będą próbowały odzyskać swoje wpływy w Europie Środkowej, a przede wszystkim będą próbowały doprowadzić do przesilenia politycznego w Polsce, żeby w efekcie tego przesilenia doszło do zmiany rządu, który Polskę z projektu Trójmorza wycofa. A bez udziału Polski projekt Trójmorza po prostu nie ma żadnego sensu. No i najłatwiej tutaj w ten sposób go storpedować. I jestem przekonany, że mamy chwilową pieredyszkę, dlatego że w Niemczech
nie doszło, załamały się rozmowy koalicyjne, mamy kryzys polityczny przedłużający się i dlatego jeszcze mamy tutaj miesiąc, może dwa miesiące spokojnego słońca w Polsce, ale kiedy w Niemczech sytuacja się unormuje, to ten okres spokojnego słońca się skończy i kolejna kombinacja operacyjna będzie w naszym nieszczęśliwym kraju zastosowana, bo tu Niemcy już nie mogą czekać. Wobec takiej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Niemcy wiedzą, że już nie mogą czekać, nie mogą dopuścić do tego, żeby ten projekt został zrealizowany.